To miły zaszczyt, żeby wszystkich gości przywitać, którzy przyszli obejrzeć te nasze jasełka. Chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, że te jasełka, jak już ksiądz dziekan wspomniał na ogłoszeniach, są trochę nietypowe i nawet jak dziekan wspomniał, są nie dla dzieci. Myślę, że będą bardzo przydatne ludziom młodym i nam wszystkim, którzy tutaj przyszli. I chciałbym prosić o takie kilka rzeczy, żeby nam było łatwiej oglądać właśnie te jasełka i łatwiej je zrozumieć, o kilka takich rzeczy. Przede wszystkim prosiłbym, żebyśmy po każdej scenie nie bili brawa. Jeżeli już na takie zasłużą, to byśmy uczynili to dopiero na koniec. Ponieważ właśnie między każdą sceną będzie puszczana muzyka, piosenki. I tu właśnie druga rzecz, o którą chciałem prosić, są to piosenki. Może się na pierwszy rzut oka wydawać, że przypadkowe, ale nie. Właśnie niektóre treści z tej piosenki mają powiązanie do treści danej sceny, która wcześniej była grana. Więc dzięki temu będzie łatwiej pewne rzeczy zrozumieć. I trzecią taką rzecz, mam tutaj ściągawkę. Bardzo bym prosił, żebyśmy oglądając te jasełka postarali się dostrzec w nich dwie płaszczyzny. Może na razie nie będę mówił dokładnie, jakie to są płaszczyzny, żeby było trochę takiej niespodzianki, ale właśnie te jasełka mają sobie takie dwie płaszczyzny. Jeżeli się uda je dostrzec, to będzie bardzo fajnie. Jeżeli będzie z tym problem, to oczywiście na koniec sobie wszystko wyjaśnimy, żeby to było, co tu wszystko zobaczymy, żeby było to dla nas wszystkich zrozumiałe. Jasełka przygotowała młodzież z KSM-u i nie tylko z KSM-u. Nawet znajdują się niektóre osoby spoza naszej parafii, ale myślę, że o szczegółach to troszeczkę później. Bo przed Państwem wystąpi teraz zespół Popdance. Pozwólcie, że na początek, zanim wykonają swój utwór, przedstawię ten zespół. Kierownikiem tego zespołu jest Maryśka, która dzięki swojemu wielkiemu i wspaniałemu talentowi ten zespół mogła założyć. To inna sprawa, że rodzice prawie w domu jej nie widzą, ale mogą się rozwijać. Drugą osobą w zespole jest oczywiście Józek, który jest od lat takich najmniejszych wspaniałym przyjacielem Marii. Obaj grają, a w zespole uzupełniają ich również na klawiszach Mateusz i na gitarze również Mateusz. Drodzy Państwo, pozwólcie, że teraz oddam im głos i wysłuchacie utworu, który dla Was przygotowali, a utwór nosi tytuł Lucky Lucky. Thank you.
siema Tomek. O, siema Józefo. Posłuchaj, mam screena. Nie wiem, co zrobić z Maryśką. A co z nią? Zdradziła się, czy co? Tego jeszcze nie wiem. Znalazłem w łazience test ciążowy z pozytywnym wynikiem. Nie rób sobie jaj. Ja mówię serio. Przecież ona by tego nie zrobiła. Tak, a ten test to pewnie mój, co? Piłeś coś? Posłuchaj, nie tak uważnie, trzeba się złączyć. Ja bym na twoim miejscu najpierw z nią pogadał. I co mam jej powiedzieć? Zapytaj wprost i zabierz ją do ginekologa. Muszę kończyć, na razie. Nie, na razie. Mam dla ciebie wiadomość. Badanie potwierdziło wynik testu ciążowego. Ale to niemożliwe. Ja nigdy nie współżyłam z mężczyzną. Przecież jestem dziewicą. Jest kilka możliwości. Może stało to się na jakiejś dyskotece. Nie pamiętasz, by byłaś pod wpływem alkoholu. Nie piją alkoholu, a na imprezy chodzą tylko z zaufanymi ludźmi. Przyjaciele zawsze są w pobliżu. A może po prostu nie chcesz się przyznać? Boisz się reakcji rodziców? Nie boję się. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. To niemożliwe. Który to miesiąc? Może to coś wyjaśni. Rzeczywiście, sytuacja jest bardzo dziwna. Badania potwierdzają twoją wersję o dziewictwie. Jednak ciąża jest faktem. Ale przecież z medycznego punktu widzenia to niemożliwe, nierealne, po prostu nie. I pani jako lekarz powinna to wiedzieć. Nie potrafię tego logicznie wyjaśnić. Poza tym ciąża jest nadzwyczaj dobrze rozwinięta. Jesteś w 6 tygodniu ciąży, a płód ma już dobrze rozwinięte serce, mózg i inne narządy, gdzie powinno być wyczuwane tylko serce i to w początkowym stadium rozwoju. Co ja mam zrobić w takim wypadku? Nie wiem. Porozmawiaj z rodzicami. Powinni ci pomóc. Jak ja im to powiem? Muszę jeszcze zawiadomić Józefa. Nie wiem, czy sobie coś pracę. Co chciałaś? Chciałam powiedzieć coś ważnego. Nie obchodzi mnie, co chcesz mi powiedzieć. Mam to gdzieś. Józef, posłuchaj. Daj mi spokój. Cześć. Józef. Zdradziłaś mnie. Nie, byłam u ginekologa i potwierdził moje dziewictwo. Nie wierzę ci. W każdym razie jestem bezpłodny i to nie moje dziecko. Puszczasz się, a teraz próbujesz mi wkręcić. Nie, tego już za mnie. Nie będziesz taką mnie. To koniec z nami. I wylatujesz ze spokoju. Bardzo dobrze. Musisz zaopiekować się Maryją. Ona potrzebuje pomocy. Józefie!